Już jakiś czas temu media obiegły wiadomości o niespodziewanym rozwodzie Kevina Costnera i Christine Baumgartner. Pomimo tego, że para była ze sobą ponad 19 lat, co niektórzy w świecie celebrytów uznają wręcz za niebywały wynik, to nie zakończyli relacji z szacunkiem, znani aktorzy pokłócili się o wiele rzeczy. A przede wszystkim o miejsce zamieszkania. Była ukochana kawina Costnera, zamieszkuje obecnie w nadmorskiej posiadłości w Santa Barbara. Do której prawa ma aktor Jest to jego własność i od momentu decyzji o rozstaniu gwiazdor chciał, aby Baumgartner opuściła dom Tu nie chodzi o dom Chodzi o to, aby życie Christine stało się piekłem za to, że faktycznie zdecydowała się na rozwód Powiedziała osoba z otoczenia pary w rozmowie z dziennikarzami Daily Mail Nawet jeśli o dom nie chodziło, to Christine oficjalnie go straciła Sąd przychylił się do prośby aktora i nakazał małżonce opuścić rezydencję do dnia 31 lipca 2023 roku. Christine postępuje zgodnie z zaleceniami prawnymi zawartymi w intercyzie. Zamieszka w mniejszym domu, który był używany jako kwatera dla personelu. To tymczasowe rozwiązanie. Ona wciąż szuka miejsca dla siebie. Pozostaje w okolicy, aby nie zakłócać życia dzieci. Jesienią wrócą do szkoły ze swoimi przyjaciółmi. Magazyn People zacytował źródło z otoczenia Costnerów. Niestety, choć Christine Baumgartner liczyła na to, że dostanie czas do 31 sierpnia, Costner naciskał na 13 lipca. Sędzia zgodził się na złoty środek. Nie da się ukryć, że trudno mówić o końcu przepychanek sądowych, gdy w grę wchodzą tak duże pieniądze. Magazyn People dotarł nawet do wniosku złożonego przez Baumgartner i podał do wiadomości publicznej informację o tym, że Kevin Costner zarobił w 2022 roku ponad 19 milionów dolarów. Sprawy nie ułatwia to, że Kevin i Christine mają trójkę dzieci, 15, letniego Cajdena, 14, letniego Hayesa i 12, letnią Gracę. W tej sytuacji mało kto wierzy, że rozwiązanie sporu o posiadłość będzie ostatnią wielką sprawą do omówienia w kończącym się małżeństwie Costnerów. Czytaj też, Costner utarł nosa i ujawnił niewygodną prawdę. Wydała niemalże 800 tysięcy na operacje plastyczne poruszające wieści o Costnerze i jego byłej. Już wie, w jaki sposób wyrzuci ją z posiadłości hollywoodzki gwiazdor triumfuje w sądzie. Jego żona będzie wściekła.